Cześć, witajcie. Dzisiaj spotykamy się z Wami w takiej nowej formie w modelarni. Razem z Mikołajem postanowiliśmy przygotować dla Was materiał z okazji bardzo ciekawej premiery, która ma miejsce właśnie na modelarskim rynku. Chodzi oczywiście o czołg w skali 1 do 35 od IBG. 7-tonowy polski, czyli 7TP w wersji jednowieżowej. Jest to pojazd wręcz symboliczny. Historię czołgu 7TP przedstawi Wam Mikołaj, a ja natomiast pokażę Wam, co jest w pudełku i powoli zacznę ten model sklejać. Oczywiście relacje z budowy tego modelu planuję pokazać Wam na kanale i od razu zapraszam na 2 lub 3 kolejne odcinki, w których zbuduję i pomaluję ten model razem z wnętrzem, na wykonanie którego ten zestaw nam pozwala. A teraz trochę historii. Oddaję już głos Mikołajowi i cofamy się do lat 30. XX wieku. Witajcie. Czołgi to obok samolotów z okresu II wojny światowej najpopularniejszy temat pracy wielu z nas. Obok licznych konstrukcji sowieckich, niemieckich, amerykańskich nic tak nie rozpala umysłów polskich modelarzy jak tematyka polskiej broni pancernej z okresu XX wieku. Oczywiście do tej pory mogliśmy się przede wszystkim posiłkować zagranicznymi konstrukcjami, na których nasi żołnierze brali udział w konfliktach XX wieku. Ale rok 2021 okazuje się dla nas niesamowicie płodny. Jesteśmy dosłownie chwilę po premierze samolotu PZL P11C w skali 1 do 48 od firmy Arma Hobby, a przed nami kolejna rewelacja, kolejna fantastyczna premiera, czyli czołg, który chyba zgodzicie się ze mną, jest ikoną polskiej myśli technicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz chyba można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że pewną legendą czy wręcz symbolem polskiej pancerki okresu XX wieku, czyli 7TP. Opowiadając o czołgach, żal jest nie wspomnieć o tym tak naprawdę, skąd się to wszystko wzięło. Wielka wojna była konfliktem, który zmienił postrzegania polityków i wojskowych na temat organizacji swoich wojsk lądowych. Na froncie zachodnim wielkie armie utknęły w wojnie okopowej, gdzie ataki piechoty zalegały w błocie pod zmasowanym ogniem artylerii i karabinów maszynowych. Jednym z nowych koncepcji, konstrukcji, które zmieniły ten impas, zwłaszcza na zachodzie, oprócz lotnictwa, były przede wszystkim czołgi. Czołgi, które początkowo były wielkimi stalowymi behemotami wzorowanymi na okrętach, zresztą Ministerstwo Wojny Wielkiej Brytanii do konstrukcji pierwszych czołgów oddelegowało admiralicję z Royal Navy, która po prostu chciała budować lądowe okręty. To przede wszystkim projekt Renault, czyli słynny Renault FT, czy FT-17, który zamienił potężne, wielozałogowe behemoty na małe, proste w produkcji czołgi z głównym wyposażeniem zamontowanym przede wszystkim w wieży. Jak dalej potoczyła się historia broni pancernej, większość z nas wie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, po doświadczeniach wojny polsko-bolszewickiej, po doświadczeniach z walk na froncie zachodnim, większość krajów europejskich rozwijała swoje koncepcje broni pancernej. Wśród tych krajów była oczywiście II Rzeczpospolita, która w swojej nowej roli była traktowana jako jeden z głównych graczy na wschodnich rubieżach Europy. Nasi konstruktorzy bardzo chcieli, aby polskie pojazdy opierały się przede wszystkim na konstrukcji krajowej, aby nie uzależniać się od zachodnich lub wschodnich mocarstw. Ta koncepcja przede wszystkim wyrosła także na tym, że w okresie wojny polsko-bolszewickiej Polacy po raz pierwszy użyli taktyki tzw. zagonu pancernego, opierając się przede wszystkim o pojazdach Renault FT oraz o improwizowane wozy opancerzone, które w skuteczny sposób, podążając razem z piechotą, eliminowały punkty oporu nieprzyjaciela i na wiele kilometrów wdzierały się w jego linię. Wspomniana koncepcja zakupu licencji za granicą sprawiła, że polskie Ministerstwo Wojny oraz Inspektorat Uzbrojenia zaczęło szukać zagranicznych konstrukcji, które odpowiadałyby ustaleniom Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jedną z takich, można by powiedzieć, dzieci tej koncepcji są znane tankietki, czy po polsku czołżki, z linii TK. Zakupiono niewielkie pojazdy, które po udoskonaleniu, dodaniu pancerza oraz uzbrojenia w produkowane w Polsce karabiny maszynowe miały stać się trzonem przyszłych wojsk pancernych Wojska Polskiego.
Tankietki te były rozwijane tak naprawdę do wybuchu wojny, które możecie przede wszystkim kojarzyć także w modelarskim świecie. To są tankietki TK3, TKS oraz TKS wyposażony w NKM. Najważniejszym dla naszej historii zakupem był zakup licencji na czołg Vickers E, zwany także Vickersem sześciotonowym, z firmy Vickers Armstrong z Wielkiej Brytanii. Czołg co prawda nie spełniał założeń naszego sztabu, nie reprezentował sobą tego, czego Wojsko Polskie na dany moment szukało, jednak uznano, że przy tej cenie zakupu i tym, co prezentuje sobą Vickers, będzie to doskonałe rozwiązanie pomostowe oraz świetna baza do rozbudowy swojego czołgu, który już będzie odpowiadał wymogom pola walki stawianego przez Wojsko Polskie. Czołgów Vickers zakupiono 50 sztuk, zostały one dostarczone w 1932 roku i od razu zostały poddane licznym testom na poligonach w Modlinie, na poligonie w Biedrusku. To właśnie dzięki tym badaniom rozpoczęto pracę nad nową koncepcją czołgu, nad nowym czołgiem, który my dzisiaj znamy jako 7TP. Efektem tych badań było powstanie dwóch prototypów, Słoń i Smok. Smok służył przede wszystkim do testów silników licencyjnych firmy Saurer oraz polskich silników, natomiast Słoń służył przede wszystkim do testów uzbrojenia. Tym samym po przejściu tych testów pomyślnie, czołg zimą 1935 roku został przyjęty do listy uzbrojenia Wojska Polskiego. Jednym z pierwszych i podstawowych problemów nowej konstrukcji był brak głównego uzbrojenia, czyli armatki. Na ten moment, czyli na 36, nadal nie posiadaliśmy jeszcze legendarnych armatek Bofors, do których wrócimy później. Rozwiązaniem tego było wprowadzenie pierwszej wersji czołgu, czyli znanej wersji dwuwieżowej, wyposażonej w dwa ciężkie karabiny maszynowe wzór 30. Oczywiście nie było to rozwiązanie docelowe, jednak z racji braku rozwiązania problemu armatki, postanowiono wyjść naprzeciw wojskom pancernym w ten sposób. Oczywiście nie pozostawiono problemu samego sobie. Próbowano go rozwiązać poprzez użycie w czołgu 7TP armatki wzór 1925 kalibru 47 mm, która niestety na 36 rok była już bardzo przestarzała. Jedną z najważniejszych rzeczy związanych z rozwojem 7TP w okresie przedwojennym był front wojny domowej w Hiszpanii, gdzie na szeroką skalę stosowano, można by powiedzieć, czołg bliźniak 7TP, czyli radziecki T-26. Doświadczenia wojny w Hiszpanii pokazały, że najważniejszym elementem czołgu T-26, najskuteczniejszym, jest właśnie uzbrojenie w armatę, która skutecznie pozwalała walczyć z innymi pojazdami oraz z umocnioną piechotą. I w tym momencie do naszej historii wkracza szwedzka firma Bofors. Szwedzi z Polakami mieli już bardzo dobre doświadczenia przy współpracy wojskowej, między innymi to właśnie Szwedzi i ich konstrukcja hełmu zainspirowała Polski Inspektorat Uzbrojenia do rozpisania konkursu na legendarny hełm wzór 31 Salamandra. To oni pokazali Hucie Ludwinów i nie tylko, jak powinno robić się porządne hełmy. Firma Bofors, która miała już szerokie doświadczenie z zakresu artylerii zarówno lądowej, jak i artylerii okrętowej, przedstawiła polskiej komisji armatkę L-45M, która po konkursie została przyjęta na wyposażenie Wojska Polskiego, a my znamy ją jako armatka wzór 1936 kalibru 37 mm. Jak się później okazało, była to jedna z najlepszych konstrukcji tamtego czasu. W kampanii wrześniowej była ona niezwykle skuteczna w użyciu przez oddziały piechoty. Natomiast przed II wojną światową postanowiono zamontować ją na czołgu 7TP. U Szwedów także zamówiono wieżę od czołgu Landsberg 60, która po pewnych przeróbkach miała zostać zamontowana na czołg 7TP. Po próbnych strzelaniach oraz po pewnych modernizacjach wieży przeprowadzonych w fabryce w podwarszawskich Czechowicach postanowiono w roku 1937, dokładnie jesienią, wprowadzić jednowieżowy czołg 7TP na wyposażenie jednostek pancernych Wojska Polskiego. Najważniejszą zmianą względem szwedzkiej wieży było usunięcie proponowanych przez Szwedów włazu w tylnej części wieży dwudrzwiowych, przeniesienie go na górny strop po prawej stronie i było to jednodrzwiowy właz oraz zamontowanie na nim legendarnego peryskopu Gundlacha,
projektu Gundlacha, który jako pierwszy peryskop na świecie pozwalał na obserwację pola walki w zakresie 360 stopni. Był to na tyle dobry peryskop, jako ciekawostkę mogę dodać, że jego konwersje oraz repliki można było znaleźć na późniejszych czołgach, m.in. konstrukcji radzieckiej, a dokładnie T-55. Kolejną zmianą względem wieży szwedzkiej było wprowadzenie tzw. niszy, czyli tego elementu, który, jak zobaczycie na zdjęciach 7TP, jest w tylnej części wieży. Po pierwsze, miała być to przeciwwaga dla uzbrojenia głównego, które znajdowało się oczywiście z przodu, armatki wzór 36 oraz ciężkiego karabinu maszynowego wzór 1930, ale także docelowo było to miejsce przeznaczone na radiostacje polskiej produkcji, które miały być montowane w czołgach dowodzenia, a w późniejszym czasie także we wszystkich czołgach w batalionach pancernych. U schyłku roku 1938 postanowiono o zaprzestaniu dalszych zamówień czołgu 7TP. W biurach konstrukcyjnych PZ-Inch powoli dojrzewały takie konstrukcje jak 9TP, które było powiększoną wersją 7, oraz 10TP. Oba te czołgi po roku 1939 miały zastąpić naszego bohatera dzisiejszego odcinka w charakterze głównych czołgów na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jednakże jeszcze w 1939 roku Wojsko Polskie złożyło kolejne zamówienie na czołgi 7TP, które docelowo miano dostarczać do czerwca 1940 roku. Do wybuchu wojny obronnej w 1939 roku wyprodukowało ono łącznie 132 egzemplarze seryjne czołgu 7TP, z czego 24 dwuwieżowe i 108 sztuk w wariancie jednowieżowym. Silniki czołgów 7TP produkowano bezpośrednio w zakładach w Warszawie, natomiast montaż pełnych czołgów prowadzono w fabryce w podwarszawskich Czechowicach, które dzisiaj znamy jako fabryka w Ursusie. Krótki opis techniczny, bo to chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli przygotowujemy się do stworzenia miniatury czołgu 7TP. Pojazd ten był przede wszystkim trzyosobowy. Załoga składała się z kierowcy, który siedział z prawej strony z przodu, oraz z dowódcy i ładowniczego, który w nomenklaturze Wojska Polskiego sprzed 1939 roku nazywany był zamkowym. Obaj siedzieli w wieży, dowódca po lewej stronie przy CKM-ie wzór 1930, a ładowniczy zamkowy po prawej. Bezpośrednio za kierowcą, czyli w środkowej części pojazdu oraz zaliczała się do tego wieża, znajdował się tak zwany przedział bojowy. Bezpośrednio za kierowcą znajdowały się szafki amunicyjne, na których pojazd przewoził 80 nabojów do głównego uzbrojenia oraz w pobliżu szafek niemalże 4000 pocisków do CKM-u przechowywanych w 12 skrzynkach. Za stelażami amunicyjnymi przy grodzie silnikowej znajdowały się także skrzynki z narzędziami. Co bardzo ważne i co także powinno Wam wyjaśnić wygląd 7TP patrząc od frontu, wieża nie była ulokowana symetrycznie na czołgu, a była ona przesunięta delikatnie w lewo. Miało to przede wszystkim poprawić komfort pracy kierowcy. Ponieważ omawiany przez nas model firmy IBG pozwala na stworzenie pełnego wnętrza naszego pojazdu, myślę, że bardzo fajnie byłoby wspomnieć o przede wszystkim dwóch głównych, tak naprawdę wyróżniających czołg 7TP jednowieżowy od dwuwieżowego, czyli przedział silnikowy oraz sama wieża. 7TP napędzony był czteroosobowym wysokoprężnym silnikiem diesla marki Saurer VBLDB. W komorze znajdowały się osłonięty blachą stalową wał kardana, który przekazywał moc silnika do skrzyni redukcyjnej o czterech przełożeniach. Następnie układ przechodził poprzez półosie do sprzęgieł bocznych zespolonych z kołami napędowymi. Po obu stronach silnika znajdowały się duże chłodnice cieczowe, a obieg powietrza wymuszały dwa wentylatory z wiatrakami do tyłu, zamontowane również po bokach silnika. Natomiast wieża, która jak wspomniałem była oparta na szwedzkim projekcie z czołgu Landsberg 60. Tak jak wspominałem wcześniej, przeszła ona drobne modyfikacje. Mieściła w sobie dwóch członków załogi, czyli dowódcę i zamkowego, uzbrojenie główne, czyli armatkę wzór 36, dostosowaną oczywiście do przewożenia w wieży czołgowej, CKM wzór 30 zasilany z taśm amunicyjnych przechowywanych w skrzynkach,
peryskop Gundlacha oraz ważny element, o którym myślę bardzo wielu z nas będzie chciało wyeksponować, niszę radiostacyjną. W czołgach 7TP pierwotnie radiostacje montowano tylko i wyłącznie w czołgach dowódców plutonów, natomiast później komunikowano się przez sygnały chorągiewką. Więc w większości czołgów nisza ta była po prostu pusta. Natomiast docelowo do planu szykowania się do ewentualnego konfliktu zbrojnego chciano wszystkie czołgi 7TP w taką radiostację wyposażyć. Wojna obronna, czy jak ją nazywamy, kampania wrześniowa, była pierwszym konfliktem w historii konstrukcji 7TP oraz chrztem bojowym jednostek wyposażonych w te czołgi. Tak jak już wspominałem, do 1939 roku nie zdążono wyposażyć wszystkich 7TP w radiostacje. Nie wszystkie pojazdy także ruszyły już pierwszego dnia na pole walki. Zasadniczym i najważniejszym problemem wykorzystaniem 7TP w wojnie obronnej 1939 roku był brak koncepcji na wykorzystywanie tych czołgów w sposób, można by powiedzieć, poprawny. Były one używane przede wszystkim do dozorowania linii obronnych oraz do rozpoznania. Nieliczne wyjątki, takie jak generał Piskor, dowódca Armii Lublin, podczas walk pod Tomaszowem Lubelskim, oczywiście na miarę swoich możliwości, wykorzystał jednostki wyposażone w 7TP jako siła uderzeniowa do przełamywania linii wroga. Kolejną słabością 7TP okazało się niewystarczające opancerzenie. Czołg mógł zostać zniszczony, mógł zostać przebity przez działko KWK-30 kalibru 20 mm, które było montowane na troszeczkę starszych czołgach Panzer II. A co tu dopiero mówić o armatach montowanych na Panzer III i IV. Również skuteczny w niszczeniu 7TP okazało się standardowe działko przeciwpancerne na wyposażeniu Wehrmachtu. Kolejnym zasadniczym problemem czołgu 7TP była oczywiście przewaga Niemców w powietrzu. Po pierwszych walkach lotnictwa polskiego z Luftwaffe Niemcy zyskali praktycznie całkowite panowanie nad polskim niebem, przez co pojazdy pancerne, nadal nieliczne na polu walki, były niesamowicie łatwym celem dla niemieckich bombowców. Choć liczba 7TP nie miała faktycznego wpływu na wynik wojny obronnej w 1939 roku, nie należy zapominać, że doskonale wyszkolone jednostki, które ofiarnie walczyły na tych pojazdach, zapisały kilka chlubnych kart w historii polskiej broni pancernej, a także czołgi te wykazały niesamowitą zaletę, mianowicie były bardzo mało podatne na samozapłon lub zapłon po uszkodzeniu pojazdu. Wojna obronna w 1939 roku nie była ostatnim akordem 7TP na frontach II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej Niemcy przejęli dosyć dużą ilość egzemplarzy 7TP, zebrali je, wyremontowali i następnie użyli ich w następnej kampanii, czyli kampanii francuskiej w 1940 roku. Wchodziły one w skład pierwszej kompanii pierwszego pułku czołgów z pierwszej dywizji pancernej. Po kampanii we Francji w 1940 roku większość 7TP została przekazana Francji, stworzono z niej kompanię, która stacjonowała w tym państwie do roku 1944, gdzie, co ciekawostka, jeden egzemplarz 7TP, co mamy potwierdzone zdjęciami, został przejęty przez armię amerykańską podczas operacji w Normandii. Pozostałe czołgi, które były w użyciu Wehrmachtu jako czołgi zdobyczne, zostały oddelegowane albo do Norwegii, albo do innych niż Polska krajów okupowanej Europy do walki z partyzantami. Ostatnie bojowe w pełni użycie zarejestrowane na zdjęciach i w pamiętnikach czołgów 7TP miało miejsce podczas pierwszych dni operacji Barbarossa, gdzie czołgi 7TP towarzyszyły niemieckim żołnierzom w pierwszych kilometrach natarcia na Związek Radziecki. Chyba najciekawszą plotką, która niedawno została zdementowana, była także plotka, która mówiła, że parę czołgów 7TP weszło w skład bezpośredniego batalionu osłony Adolfa Hitlera w okresie pierwszej połowy II wojny światowej. Tylko tak jak mówiłem, plotka ta została zdementowana. Te czołgi nie widnieją w rejestrze uzbrojenia tej jednostki. Ostatnim akordem 7TP jednak nie jest wcale rok 45 i koniec II wojny światowej. Dzięki Fundacji Wojskowości Polskiej od roku 2006 rozpoczęła się odbudowa. Po wielu lat niebytu odbudowa pierwszego i ostatniego czołgu 7TP.
czołgu składającego się z różnych części wraków, podzespołów zbieranych przez ludność cywilną, zbieranych po muzeach z całego rejonu Polski, z różnych pól bitew. Z kilku czołgów złożono jeden ostatni, który w pełni sprawny możemy oglądać dzisiaj w muzeum oraz na rekonstrukcjach historycznych. Mam nadzieję, że chociaż troszkę ten materiał zainspiruje Was do sięgnięcia do wiedzy historycznej w związku z tym modelem. Jest to czołg, który występował w bardzo wielu wariantach, który na skutek, jakby nie patrzeć, ciężkiej sytuacji na frontach kampanii wrześniowej musiał być naprawiany nierzadko w biegu przez kanibalizację innych pojazdów, czy to Vickersa E, czy to innych pojazdów 7TP, który mimo wszystko, mimo ciężkiej sytuacji stanął do walki i w kilku większych bitwach robił wszystko razem z załogami, żeby jednak tą Polskę w 1939 obronić. Zachęcam do przeglądania zdjęć. Jedno z ciekawszych zdjęć, które mieliście okazję zobaczyć na tym materiale, jest to przejęty czołg 7TP, gdzie warto zobaczyć, że nisza radiostacyjna jest otwarta, że niektóre kółka jezdne są wymienione prawdopodobnie z pojazdu Vickers. Mam nadzieję, że moje trochę nudne chyba gadanie zachęci Was do zgłębienia historii tego pojazdu, zajrzenia do literatury lub chociażby przejrzenia fotografii tego czołgu. I mam nadzieję, że będzie można niedługo zobaczyć mnóstwo fajnych modeli i dioram pojazdu 7TP, który, tak jak mówiłem, jest symbolem polskiej broni pancernej dwudziestolecia między innymi.